Jaka jest różnica między wycinką a cięciem lasów? O tym opowiedzą nam pracownicy Nadleśnictwa Nidzica. Wycinka dotyczy tak naprawdę przedsięwzięć inwestycyjnych, gdzie gruntu pozbawiamy charakteru lasu. Trwale zostaje on wylesiony, pozbawiony drzew, pozbawiony krzewów i teren zmienia się już w drogę, w inne inwestycje. Wycięcie lasu tak naprawdę powoduje, że my grunty przekazujemy i nie jesteśmy już gospodarzami. One się stają gruntami przemysłowymi albo innymi gruntami inwestycyjnymi. My, definiując pozyskanie drewna, mówimy o cięciach, ale tak naprawdę cięcia powodują wymianę i przemianę pokoleń. Oczywiście wygląda to w pierwszym momencie nieprzyjemnie, drastycznie, ale to jest chwilowe. Cały las rośnie w perspektywie 120, 140, 150 lat. Także ta przemiana ma czas na to, żeby znowu wróciły drzewa i środowisko leśne. Tutaj widzimy, że w tym roku wycięliśmy drzewa, ale obok już jest uprawa 6-letnia, za nią jest uprawa 12-letnia. I przemiana pokoleń tak naprawdę dzieje się na naszych oczach. Także nie możemy mylić tych dwóch pojęć, że wycinka i pozyskanie drewna to są tożsame pojęcia. Czy leśnik może kreować swoją pracę w lesie przy cięciach? Jak najbardziej. Leśnicy w swojej pracy zawsze muszą patrzeć na las jako na ogół, jako wielki, żywy organizm i kierować się również różnymi względami. Przy prowadzeniu prac gospodarczych leśnicy muszą mieć na względzie bardzo wiele różnych czynników, zwłaszcza tych z ochrony przyrody. Tutaj znajdujemy się w takim miejscu, gdzie siedlisko jest bardzo żyzne. Możemy zauważyć też, że występuje tu bardzo dużo liścia z tych gatunków drzew, nie tylko sosna, która jest w wieku rębnym. Musimy dać szansę rozwinąć się temu drugiemu piętru, jak również przy prowadzeniu jakichkolwiek prac najpierw leśniczy wykonuje wizję terenową pod kątem wszelkich form ochrony przyrody i cennych przyrodniczo obiektów. Znajdujemy się tutaj w tym miejscu, gdzie nad nami dokładnie znajduje się gniazdo ptaka, które leśniczy zauważył jeszcze zanim planował jakiekolwiek prace tutaj w tym miejscu. To miejsce zostało zabezpieczone, zaznaczone naokoło jako kępa ekologiczna, tak żeby dać szansę rozwinąć się tutaj, doprowadzić lęgi dla ptaków, które tutaj bytują w tym miejscu. I w tej chwili znajdujemy się w takim okresie już po wyprowadzonych lęgach, jest po okresie lęgowym. Tutaj te ptaki mają, no już wyfrunęły, to gniazdo jest puste, więc możemy się tutaj znajdować, możemy obserwować to gniazdo. Natomiast w okresie wiosennym no, leśniczy zauważa takie miejsca, zaznacza, zabezpiecza i no więcej tutaj po prostu nie bytuje, żeby nie przeszkadzać ptakom. Zainteresowanie budzą pozostawione pojedyncze drzewa albo kępy drzew na powierzchniach, gdzie prowadziliśmy pozyskanie. Nie jest to przypadkowe działanie, jest to celowe działanie, żeby złagodzić skutki wycinki lasu. Te części lasu, te kępy i te pojedyncze drzewa pozostają już do naturalnej swojej śmierci, do rozkładu. Stanowią miejsce, gdzie mogą żyć ptaki, owady, będą źródłem martwego drewna dla owadów i grzybów. W większej ilości, jeśli pozostawiamy takie pojedyncze drzewa, to też jest źródło nasion, bo musimy pamiętać, że nie odnawiamy lasu, czyli tego młodego pokolenia nie wprowadzamy tylko sadząc sadzonki, ale w pierwszej kolejności staramy się uzyskiwać młode pokolenie przez obsiew drzew matecznych, czyli te, które rosły w danym miejscu, albo obok, które rosną. Jeżeli to nam nie udaje się, to wtedy sadzimy sadzonki, które mamy ze szkółek wokół naszego nadleśnictwa. Tutaj widzimy tą strukturę schodkową lasu. To wszystko jest przemyślane i tak naprawdę w perspektywie 120-140 lat powoduje, że oddziaływanie i temperatury i oddziaływanie wiatru na las jest mniejszy, ponieważ te huraganowe wiatry, które powodują coraz więcej zniszczeń w naszych lasach, tracą swoją prędkość wpadając w takie miejsca i nie powodują takich powierzchniowych zniszczeń jak były w Borach Tucholskich czy w tym roku jak były w Nadleśnictwie Olsztyn.